Wiewiórka przebiega przez ulicę z prędkością 4 metrów na sekundę. Musi przebiec dystans 3 metrów, żeby znaleźć się po drugiej stronie ulicy. Ile czasu zajmie wiewiórce przebiegnięcie odległości 3 metrów? Zaokrąglij wynik do najbliższej setnej sekundy. Samochód znajduje się w odległości 15 metrów od wiewiórki. Chyba mamy zadanie wieloetapowe. Jedzie w jej stronę z prędkością 30 metrów na sekundę. Ile czasu zajmie samochodowi przebycie 15 metrów? Zaokrąglij wynik do najbliższej setnej sekundy. Czy wiewiórka zdąży przebiec odległość 3 metrów na drugą stronę, zanim dojedzie do niej samochód? No, wiewiórka gra o dużą stawkę. Odpowiedzmy może najpierw na pierwsze pytanie. Obliczmy, ile czasu zajmie wiewiórce przebiegnięcie dystansu 3 metrów. Tu jest wiewiórka. Musi przebiec odległość 3 metrów. A my mamy obliczyć, ile zajmie jej to sekund. Jak myślicie, będziemy dzielić przez 4 czy mnożyć razy 4? Żeby dojść do tego, jakie to będzie działanie, możemy przyjrzeć się jednostkom. Chcemy otrzymać odpowiedź w sekundach, bo będziemy obliczać czas. Byłoby super, gdybyśmy mogli tę liczbę pomnożyć razy sekundę na metr. W takim układzie skróciłyby się metry, i wynik otrzymalibyśmy w sekundach. W zadaniu jest powiedziane, że wiewiórka pędzi z prędkością 4 metry na sekundę, a my chcemy odwrotnie, sekundy na metr. Jeżeli wiewiórka biegnie 4 metry na sekundę, to możemy też powiedzieć, że zużywa jedną sekundę na każde 4 metry biegu. Jeżeli jednostki są odwrotne, to liczba też musi być odwrotna. Zapiszmy to w ten sposób: jedna sekunda. Na każde 4 metry. Jedyne co zrobiłem, to skorzystałem z tej informacji 4 metry na sekundę i zapisałem ją odwrotnie. 4 metry na każdą sekundę albo 1 sekunda na każde 4 metry. To, co nam się teraz przyda, to wynik tego mnożenia, bo będzie to czas w sekundach. Metry skrócą się z metrami i zostanie nam 3 razy 1 czwarta, czyli 3 czwarte sekund. A to to samo co 0,75 sekundy. W takim czasie wiewiórka przebiega przez ulicę. Zastanówmy się teraz nad samochodem. Logika naszego rozumowania będzie identyczna. Wiewiórka chce przebiec dystans 3 metrów w tym kierunku. Samochód startuje z odległości 15 metrów w tym kierunku, a my chcemy obliczyć, czy wiewiórka przeżyje. Samochód znajduje się w odległości 15 metrów. Chcemy obliczyć w jakim czasie przejedzie te 15 metrów. I jak poprzednio chcemy otrzymać wynik w sekundach, Czyli chcemy pomnożyć razy sekundę na metr. W zadaniu mamy daną prędkość w metrach na sekundę 30 metrów na sekundę 30 metrów na jedną sekundę, albo czytając inaczej jedną trzydziestą sekundy na metr. I jak poprzednio, po prostu wykorzystaliśmy tę informację i zapisaliśmy ją w odwrotnej formie, bo nie chcemy metrów na sekundę, tylko sekundy na metr. Jeżeli tak to wszystko pomnożymy, to metry się skrócą i zostaje nam 15,3 sekundy. 15 przez 30 to to samo co jedna druga, a to to samo co 0,50 sekundy. Teraz możemy odpowiedzieć na pytanie główne. Jaki koniec czeka wiewiórkę? Czy wiewiórka zdąży przebiec odległość 3 metrów na drugą stronę ulicy, zanim dojedzie do niej samochód? Przebiegnięcie ulicy zajmie wiewiórce 0,75 sekundy. Samochód przejedzie swój dystans tylko w pół sekundy. Czyli samochód zdąży dojechać do miejsca, w którym wiewiórka przechodzi przez ulicę, zanim wiewiórka będzie miała szansę dotrzeć na drugą stronę. Niestety dla wiewiórki odpowiedź brzmi nie.